Ostatnie dwie minuty meczu Polska-Belgia. Zdecydowana przewaga Polski. Jakowski próbował rzucać, zebrał serią i dobił. I najskuteczniejszy zawodnik dzisiejszego dnia, Wiktor, zebrał 26 punkt. Przyjęła 8 z burkach. Nie wiem, może mu się jeszcze uda double-double powtórzyć. Tam wczoraj też zrobił. Puść go. Ajaj, nie tak. A ja tu chciałbym jeszcze przedstawić naszego starego znajomego, Mladena Starcewicza, który przyjechał z Chorwacji poobserwować zagrzewia Polaków, nie tylko całej Mistrzostwa Europy. Prowadził Polonię 2011, jak wiemy, miło z jego strony, że wybrał nasz mecz. 53 sekundy. Zderzenie na zegar. Nie mam super jakiejś jakości w tym aparacie. Nic na to nie poradzę. No, dobry występ Polaków dzisiaj, wczoraj też. I prawdopodobnie będziemy grać z miejscem piątym. Z tamtych grup. Jan Relak. Wszyscy dzisiaj grali, wszystkim dał trener pograć. Brawo. 80-42. A wszyscy się tej Belgii bali. O, bo oni bardzo dobrze z Hiszpanią zagrali. Wczoraj 4 punktami nie grali złotych. No i tu proszę. Placy potrafią. Ale mi się tak wydaje, że ten skład tak naprawdę to na tych mistrzostwach Europy się dopiero krystalizuje. Szkoda, że wcześniej nie. Dopiero tutaj był próbowany na tych pierwszych meczach i przez to traciliśmy punkty. Nie funkcjonowało to dobrze. Sami Państwo widzieli. A teraz widać, że ten zespół ma potencjał. 10 sekund do końca. 80-43. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O, jeszcze trójeczka Mijakowskiego. 83-43, 40 punktami wygrywamy z Belgią, kraj Beneluxu, zasłaby na nas. Zadowoleni chłopcy, drugie zwycięstwo w imponującym stylu, daje to naprawdę dużo polotu, dużo radości. Powinno być teraz coraz to lepiej. Jutro gramy z Łotwą. Polska grupa kibiców serdecznie dziękuję. My też, ja też. Pozdrawiam wszystkich sympatyków koszykówki młodzieżowej w Polsce. I zapraszam na kolejne moje relacje z Kijowa, z Pałacu Sportu, z Ukrainy.